dzisiejszym programie. Dwa tygodnie po wizycie w Kosowie premier Ewy Kopacz zapraszamy na spotkanie z polskimi żołnierzami, którzy służą na Bałkanach. Nasza ekipa towarzyszyła dowódcy operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych, generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu, w czasie wizytacji polskich sił KFOR i EUFOR. W drugiej części programu w ramach naszego cyklu Wojskowe ABC, B jak brygada, dowiemy się, czym dokładnie jest ten podstawowy, niezależny związek taktyczny i jakie brygady mamy w naszych siłach zbrojnych. Lata 90. ubiegłego wieku oraz początek XXI wieku to czas rozpadu wielonarodowej Jugosławii na mniejsze państwa. Rozgorzał wówczas najbardziej krwawy konflikt w Europie przełomu tysiącleci. Od 1999 roku datuje się udział polskich kontyngentów wojskowych w tym trudnym i wciąż zdestabilizowanym regionie. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Marek Tomaszycki, swoją wizytę na Bałkanach rozpoczął w bazie Camp Butmir pod Sarajewem, gdzie stacjonują polscy żołnierze, członkowie misji pokojowej Unii Europejskiej EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie. Panie generale, pełnomocnik z Falkonowi informacji jawnych, Marek Turalski, melduje 9. zmianę PKW SLBT. Do przywitania. Chciałbym, panie majorze. Chciałbym, panie generale. Dowódca operacyjny odwiedza kontyngenty. Ten kontyngent, pomimo tego, że jest mały, bo tylko 39 osób liczy, ma nieprzeciętnie duże znaczenie dla stabilizacji i stabilności tak naprawdę sytuacji w Europie, a w szczególności w tym rejonie, gdzie się znajdujemy. Każda z nacji ma podzielony obszar Bośni i Hercegowiny, w ramach tego obszaru operuje. Zadania, które wykonują, są to głównie zadania monitorowania, spotykania się z ludnością cywilną, badania nastrojów oraz ich stosunek do żołnierzy EUFOR-u. Czy jest to żołnierz w zespole doradczym, czy łączniku obserwacyjnym, wszyscy jednakowo są postrzegani bardzo dobrze. Teraz patrol będzie realizował kontrolę prędkości. Na terenie bazy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. I zdarza się dosyć często, że łamią ten przepis. Widzimy teraz akurat, jak patrol działa. Międzynarodowa Grupa Żandarmerii Wojskowej składa się z 8 osób. Ja jestem dowódcą tej grupy. I w skład tej grupy wchodzi 4 podoficerów polskich i 3 podoficerów austriackich. Są to profesjonalni policjanci, znający się na swoich zadaniach, a tutaj na terenie tej bazy Camp Butmir, jak również poza terenem bazy, musimy przede wszystkim zapewnić kontrolę oraz, jeżeli chodzi o personel EUFOR-u i NATO, to ich bezpieczeństwo. Jak również wchodzi jeszcze to lotnisko w Sarajewie. Tam także musimy zapewnić bezpieczeństwo dla personelu EUFOR i NATO. MP2, zgłoś się do MP1. MP1 to MP2, odbiór. Przygotuj alkotest. Będzie potrzebny, gdyż jest zdarzenie w pobliżu lotniska w Sarajewie. Udaje się tam René Ginter. Trzeba będzie mu przekazać to urządzenie. MP1, tu MP2, przyjąłem, wykonuję. Wykonujemy również obowiązki poza bazą. Polegają one podobnie jak i tutaj w bazie na zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi EUFOR-u i NATO. Są to patrole również drogowe, które kontrolują poruszanie się pojazdów prowadzonych przez personel EUFOR-NATO i realizujemy je głównie tutaj w dolinie Sarajewa. Doszło do wypadku samochodowego poza bazą. Wzięli w nim udział cywile i członkowie misji EUFOR. Potrzebujemy waszych narzędzi. Nikt nie został ranny. Dobrze, pojedziemy z wami. Gdybyście potrzebowali wsparcia, będziemy mogli wam pomóc. Świetnie, ruszajmy. To w kierunku Rakowacz. Żołnierze z naszej międzynarodowej żandarmerii mają bardzo trudne zadanie, ponieważ muszą działać na styku prawa,
współżycia międzyludzkiego i funkcjonowania w tej społeczności międzynarodowej. My przyjeżdżamy tutaj w zasadzie po to, aby monitorować pewne rzeczy, a oni są po to, żeby egzekwować przestrzeganie prawa, które obowiązuje. Drugim etapem podróży dowódcy operacyjnego był polski kontyngent wojskowy w Kosowie. Żołnierze realizują tu misję o charakterze stabilizacyjnym. Swoje zadania wykonują w ramach wielonarodowej grupy bojowej NATO. Jej głównym celem jest monitorowanie wypełniania porozumień i traktatów międzynarodowych. Najważniejszym elementem kontyngentu są kompania manewrowa, która realizuje zadania z wysuniętego stanowiska dowodzenia tutaj w Nowoselo, a także zespół łącznikowo-monitorujący, który realizuje zadania na południu Kosowa w wyznaczonym rejonie oraz sekcja rozpoznania osobowego HUMINT, która wykonuje zadania na całym obszarze Kosowa. Ich obecność tutaj jest gwarantem również naszego bezpieczeństwa, bo wykonując zadania zarówno tutaj w Kosowie, jak i w Bośni i Hercegowinie, pokazują to, że jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu, jesteśmy tam, gdzie nas potrzeba. To się również przenosi na nasze oczekiwania w zakresie wsparcia ewentualnego sojuszu w razie potrzeby obrony granic naszej Rzeczypospolitej. Otrzymaliśmy zadanie wykonać patrol w rejonie 2C1. Naszym celem jest monitorowanie oraz skontrolowanie tego obszaru oraz zaznaczenie swojej obecności. Kryptonim. Jadę jako pierwszy, Skorpio. Za mną jedzie pierwsza drużyna. Kryptonim Skorpio 1, zamyka druga drużyna Skorpio 2. W razie kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, jeśli wszystkie pojazdy mamy sprawne, kierowcy gaz do oporu, opuszczamy miejsce zdarzenia. Dobra, do pojazdów i za 2 minuty ruszamy. Skorpio 1, Lima 5 gotowy. Skorpio 2, Lima 5 gotów. Wybrałem. Wszystkie nasze polskie elementy są oddane w podporządkowanie dowódcy KFOR lub bezpośrednio dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód. Wykonując swoje zadania, opierają się na harmonogramach, które zostały dla nich specjalnie stworzone i zgodnie z tymi harmonogramami realizują zadania patrolowe, zarówno powietrzne, piesze w terenie górzystym oraz patrole na pojazdach. Skorpio 1 za bramą. Skorpio przyjął. Rotacyjnie kompania swoimi 3 plutonami realizuje zadania jako QRF w 30-minutowej lub w godzinnej gotowości w zależności od postawionego zadania. W ostatnim okresie, w związku z tym, że sytuacja w Mitrowicy była dość napięta, kompania dwukrotnie została postawiona w stan gotowości i wyjechała do wskazanego rejonu na północ od Mitrowicy. Ta misja opiera się generalnie na doświadczeniu kierowcy, bo to od kierowcy zależy, czy kierowca dojedzie z punktu A do punktu B. Wiele czynników wpływa na to, między innymi na przykład szybkie zmiany pogody, czyli na przykład będąc na terenie bazy jest temperatura dodatnia, a wyjeżdżając poza teren bazy na wysokość na przykład 1600 metrów jest taki śnieg, że musimy założyć łańcuchy. Drogi są dosyć wąskie, kręte, pobocze jest nieutwardzone, często woda stoi. Należy właśnie na to szczególną uwagę zwrócić, jak się zjeżdża na pobocze, bo można po prostu samemu nie wyjechać autem. Wykonujemy szeroki spektrum działań, od naprawy sprzętu, zawieszenia elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych. Jeżeli pojazdy wrócą z patrolu i są uszkodzone, a muszą wyjechać natychmiastowo, no to moi mechanicy robią co w ich możliwości, żeby ten sprzęt natychmiast usprawnić, żeby mogły plutony zmotoryzowane wykonać kolejne zadanie. Mamy 2 miejsca obsługowe, jak tutaj widać, 65 pojazdów, którymi się zajmujemy. Dajemy radę niewątpliwie, natomiast jest to ciężka i żmudna praca całego zespołu drużyny remontowej. No, mam nadzieję, że jestem ambasadorem marynarki wojennej. Z dumą na pewno reprezentuję ten rodzaj sił zbrojnych, specyficzny, niewątpliwie najmniejszy. No ale jak widać, mam nadzieję, że również w sytuacji misji lądowej no, marynarka wojenna jest w stanie się sprawdzić.
związku z narastającymi zamieszkami, przekraczającymi możliwości sił kosowskiej policji i OULEX-u, celem przywrócenia porządku publicznego w rejonie miasta Prisztyna, kompania otrzymała zadanie usunąć agresywnych demonstrantów, odblokować drogę i przywrócić porządek publiczny w rejonie ulicy Tirana. Na początku jest to sytuacja odmienna od zadań typowych, które wykonuje w pułku, będąc szefem sekcji operacyjnej sztabu pułku. Niemniej jednak do tych zadań, do których jesteśmy przeznaczeni w Kosowie, czyli do zadań panowania nad tłumem w ramach CRC, przygotowywaliśmy się przez półroczny okres przygotowawczy. W trakcie działania wszystkie komendy, które są wydawane dla pierwszorzutowych plutonów do bezpośredniej walki z CRC, powtarzane są przez wszystkich żołnierzy w związku z dużym hałasem, jaki panuje w rejonie działania, tak aby nie dopuścić do sytuacji, że do kogoś komenda nie dojdzie. Te zadania doskonalimy przebywając tutaj na miejscu. Uczestniczymy we wspólnych treningach z innymi narodowościami. Uczestniczyliśmy z kompanią niemiecką, z kompanią węgierską. Braliśmy udział we współdziałaniu z siłami wydzielonymi z plutonu ukraińskiego w ramach fundii udrażniania przyjazności dróg. Także w mojej ocenie kompania przygotowana jest bardzo dobrze do wykonywania zadań. Generał się dowiaduje bardzo dużo od wojska, dlatego że tylko taki bezpośredni kontakt daje możliwość otrzymania pytań, które tak naprawdę do nas nie zawsze docierają. I to też jest jeden z tych wymiarów moich podróży, żeby dementować różnego rodzaju fałszywe informacje, które są przekazywane w ramach czy for internetowych, czy w ramach nawet różnego rodzaju wywiadów w mass mediach, a nawet w różnego rodzaju publikacjach. Bardzo ważnym jest, jeszcze raz, jeżeli dostajecie informację jakąkolwiek z różnych źródeł niewiarygodnych, pytajcie, czy to jest prawdą, czy to nie jest prawdą. W internecie ukazało się parę informacji dotyczących tego, że będą zabierane dodatki, że będą zmniejszane pensje. I trzeci taki z tych, które mocno były poruszone w środowisko wojskowe w Polsce, to było, że zabiera się dodatek mieszkaniowy i że zostanie on tylko i wyłącznie ta rekompensata mieszkaniowa dla żołnierza zawodowego. Więc tu jednocześnie dementuję wszystkie te trzy sprawy. Mogę ocenić tutaj w ogóle pracę kontyngentu pod kątem jego wykonania zadań i budowy tak zwanego team buildingu całego, czyli wspólnego funkcjonowania w ramach wykonywania zadań przez różne państwa w jednym kontyngencie. Poprę się tutaj oceną dowódcy kontyngentu, generała dywizji Filiolo, który ocenia naszą działalność najlepiej z wszystkich możliwych ocen wystawiając, czyli piątkę z plusem. I twierdzi, że z naszymi żołnierzami chciałby zawsze pracować i że wykonują swoje zadania bardzo dobrze na wszystkich kierunkach. W cyklu Wojskowe ABC B jak brygada. Brygada to związek kilku jednostek przeznaczonych do wspólnych działań wojskowych. W jej skład wchodzi dowództwo oraz podległe mu pułki i bataliony. Sama brygada może być częścią większej dywizji lub też działać jako niezależna jednostka. Brygady składają się z oddziałów o różnym przeznaczeniu. Z tej różnorodności wynika ich samodzielność. Dzięki połączeniu w jednej strukturze pod jednym dowódcą jednostek o różnych specjalizacjach są one w stanie doskonale współpracować i wykonywać złożone zadania. To właśnie zapewnia brygadzie skuteczność i niezależność. Jako pierwsi w historii podział wojsk na brygady wprowadzili w XVI wieku Hiszpanie. W Polsce pojawiły się zapanowania Jana III Sobieskiego. Dzisiaj w naszej armii znajdziemy brygady, które wchodzą w skład dywizji oraz tzw. brygady samodzielne. W trzech dywizjach, które funkcjonują w naszych wojskach lądowych, jest obecnie 10 brygad. 5 zmechanizowanych, 3 kawalerii pancernej, 1 obrony wybrzeża i 1 pancerna. Oprócz tego 9 tego typu formacji istnieje niezależnie. Wśród nich znajdziemy brygady lotnictwa, rakietowe, wsparcia dowodzenia, strzelców i kawalerii powietrznej. 2 brygady logistyczne pozostają podporządkowane dowództwu operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych. Jedną z najważniejszych formacji wojsk lądowych są brygady pancerne. Ich głównym uzbrojeniem są czołgi. Wojska pancerne w Polsce mają swoją długą tradycję.
Pierwsze czołgi do naszych sił zbrojnych trafiły już w 1919 roku. Było to 120 maszyn Renault FT. Obecnie polskie brygady zmechanizowane używają czołgów Leopard w wersjach 2A4 i 2A5 oraz PT-91 twardy i T-72. W brygadach pancernych oprócz czołgów zawsze znajdziemy również innego rodzaju jednostki, jak na przykład bataliony dowodzenia, dywizjony artylerii i przeciwlotnicze, kompanie saperów i rozpoznawcze, kompanie remontowe oraz zaopatrzenia. Bez tak szerokiego wsparcia skuteczne działanie czołgów byłoby o wiele mniej skuteczne. Podobnie złożone jest działanie brygad zmechanizowanych. Główną siłą tego rodzaju brygady są oddziały piechoty zmotoryzowanej. Wykorzystanie transporterów opancerzonych oraz bojowych wozów piechoty zapewnia im bardzo dużą mobilność oraz ochronę żołnierzy w czasie walk i transportu. Głównym wozem bojowym piechoty zmechanizowanej jest BWP-1. Mieści się w nim 3 członków załogi oraz do 8 żołnierzy desantu. Uzbrojenie wozu to armata o kalibrze 73 mm oraz karabin maszynowy 7,62 mm. Od 2004 roku na uzbrojenie brygad zmechanizowanych trafiły pierwsze kołowe transportery opancerzone Rosomak. Od tej pory zaczęła się ich kariera w wojskach zmechanizowanych. Rosomaki sprawdziły się w czasie misji polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie oraz w czasie licznych ćwiczeń i testów na polskich poligonach. Załogę wozu tworzy 3 ludzi. Oprócz nich w transporterze mieści się do 8 żołnierzy piechoty. Rosomak występuje w licznych wersjach przystosowanych do różnych funkcji, jakie ma wypełniać. W ramach brygad zmechanizowanych oddziały piechoty zmotoryzowanej współdziałają z batalionami saperów, dywizjonami artylerii samobieżnej i przeciwlotniczymi, batalionem logistycznym oraz kompanią rozpoznawczą. Jedną z najbardziej znanych samodzielnych brygad w naszych siłach zbrojnych jest 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Na jej przykładzie możemy przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda sposób funkcjonowania współczesnej brygady. Podhalańczycy stacjonują i działają w górskich terenach. Wszyscy, którzy oglądają nasz program, mogli podziwiać, jak oddziały piechoty górskiej radzą sobie ze służbą nawet w najtrudniejszych warunkach. Ale Brygada Podhalańska to nie tylko piechota. W jej skład wchodzi również batalion dowodzenia, dywizjon artylerii samobieżnej, artylerii przeciwlotniczej, bataliony czołgów, logistyczny i saperów. Dzięki temu strzelcy w czasie działań mogą liczyć na solidne wsparcie. Ich działania na polu walki zabezpieczają czołgi oraz artyleria. Przed atakami z powietrza chroni je batalion przeciwlotników. Saperzy są gotowi sprawdzić bezpieczeństwo przejść. Logistyka zapewnia aprowizację i dostawy sprzętu. Łączność oraz koordynacja działań to domena batalionu dowodzenia. Współczesne pole walki stawia przed wojskiem ogromne wyzwania. Jednostki wojskowe muszą być przygotowane do odpierania ataków różnych rodzajów sił zbrojnych jednocześnie. Żołnierze muszą być gotowi do realizacji zadań nietypowych, wymagających szerokiego wsparcia. Formowanie wojsk w związki taktyczne, takie jak brygada, zapewnia im szansę powodzenia nawet w najtrudniejszych misjach. W sumie w Wojsku Polskim funkcjonuje obecnie 21 tego typu związków taktycznych.